Mam na imię Karolina, pochodzę z Gdańska. Od 11 lat mieszkam w Brisbane, w Australii. Na co dzień jestem kierownikiem w szpitalnej administracji w jednym z publicznych szpitali w Brisbane. Przeprowadziłam się tutaj, jak chyba wiele osób, dla miłości, z miłości dla teraz już mojego męża, którego poznałam na lotnisku w Azji. Po zakończonych studiach licencjackich w Anglii sprezentowałam sobie bilet właśnie do Azji na miesiąc i podczas tej podróży spotkałam chłopaka, który teraz od 9 lat jest moim mężem. Jestem również mamą bardzo aktywnego 3-latka. I to chyba by było na tyle. Czego mi najbardziej brakuje? Chyba to jest taka oczywista rzecz, że najbardziej brakuje mi tutaj rodziny, przede wszystkim moich rodziców oraz przyjaciół. I myślę, że wielu Polaków mieszkających w Australii, chociaż nie tylko w Australii, pewnie za granicą, właśnie wskaże rodzinę i przyjaciół na to, za czym się tęskni. Ale na szczęście dzięki właśnie technologii, dzięki FaceTime, dzięki telefonom komórkowym, czy Skype, Zoomie mamy ten kontakt codziennie. Także ja codziennie jadę do pracy 20 minut, także codziennie rano. Moje rano to jest polski wieczór, także jeszcze przez 20 minut, pół godzinki sobie porozmawiam z rodzicami. Także jesteśmy na bieżąco. Ale no nie ma tego kontaktu takiego, no nie możemy się spotkać. Wiadomo, teraz w czasie pandemii te spotkania są dość mocno ograniczone i tak, ale jak studiowałam w Anglii, to miałam możliwość polecenia do Polski po prostu z dnia na dzień. Mogłam kupić bilet, jeszcze wtedy można było kupić bilety za 20 funtów czasami i kupował się ten bilet. Za kilka godzin było się na lotnisku, kilka godzin później byłam już w Gdańsku. Tutaj niestety te podróże, że tak powiem, do domu, bo cały czas nazywam Polskę domem, zarówno jak Australię, są mocno ograniczone. Już nie będę mówiła o tej pandemii, bo nie możemy po prostu wyjeżdżać z kraju tak z łatwością, ale nawet w czasach sprzed pandemii, no to trzeba zabukować sobie urlop. Ta podróż też nie jest krótka. Najkrótsza podróż, którą odbyłam, to trwała chyba 23 godziny i to też są wysokie ceny tych biletów. To nie jest tak, że nie wiem, czwartek sobie pomyślę, chcę jutro jechać do Polski, kupuję bilety i jestem i wracam w niedzielę, bo pewnie do niedzieli bym dopiero doleciała do tej Polski. Także to właśnie odległość między Polską a Australią to jest też coś takiego, co tutaj, no nie mogę powiedzieć, że mi nie pasuje, bo wiedziałam, na co się decydowałam, ale tęsknię za tym właśnie, za możliwością takiego, o, chcę odwiedzić rodziców, czy znajomych, czy jest jakieś wesele, czy nie wiem, chrzciny, urodziny, czy nawet pogrzeb. No tęsknię za tym, że nie mogę być w Polsce wtedy, kiedy bym chciała. Przeważnie jak lecę, to są te wakacje zaplanowane. Lecę na dłużej, ale no właśnie tak jak mówiłam, dużo uroczystości wesołych, zarówno smutnych mnie niestety omija. Czego jeszcze mi brakuje? W Australii te odległości są ogromne po prostu i trzeba, chyba że jeżeli się mieszka w mieście, to faktycznie można sobie pospacerować, przejść się od sklepu do sklepu. Jeżeli mieszka się poza miastem, no to potrzebny jest samochód. I nie ma czegoś takiego, że wychodzi się z domu, mieszkając poza miastem i idzie się tu do piekarni, kawałek dalej jest poczta, kawałek dalej można przejść się do warzywniaka. Wszędzie trzeba właśnie autem jeździć. I to też mi tego brakuje, tak jak w Gdańsku wychodziłam ze swoimi torbami na zakupy i po całej dzielnicy się szło. Tutaj właśnie warzywniak mięsny, poczta, fryzjer i tak się obeszło całą dzielnicę. Nie ma tego czegoś takiego tutaj właśnie, jeżeli się nie mieszka w mieście. I jeszcze brakuje mi długich letnich dni.
Od razu zaznaczam, że Australia jest tak wielka, jest 25 razy większa od Polski. Każdy stan jest inny. Ja mieszkam w stanie Queensland, gdzie latem robi się ciemno już około godziny 19. Także no, o takich długich wieczorach możemy sobie pomarzyć. Jest gorąco latem, jak najbardziej. Ale jest po prostu o 19 już ciemno. I Australijczycy, przynajmniej tutaj w Queensland, mają to do siebie, że jak jest ciemno, no to oni jakby też się uciszają, już ich na mieście nie widać, idą spać, co mi też się udziela. Jak jest ciemno, to ja po prostu mam już coś takiego, o, pora spania, trzeba już ubierać się w piżamę. A z kolei słońce wstaje już, kurczę, około 4 rano. To ja się śmieję, że ja już tak po, jak taki mieszkaniec Queensland, że wstaje z papugami, bo tutaj nas o 4 rano latem już budzą papugi. To jest, no myślę, że jeszcze jest kilka rzeczy, za którymi tęsknię, ale to nie są takie rzeczy, których na przykład nie mogę tutaj dostać. Bo jakbym chciała, na przykład mogłabym wymienić jakieś polskie jedzenie, ale mogłabym sobie zrobić to jedzenie. Czy są różne sklepy, w których też można dostać polskie produkty. Także myślę, rodzina, właśnie brak możliwości takiego szybkiego pojechania do Polski. Brak takiej możliwości właśnie przejścia się po dzielnicy i te wieczory letnie, to jest chyba to, za czym najbardziej tęsknię. Moja pierwsza podróż do Australii zbiegła się ze świętami Bożego Narodzenia. Przyleciałam tu w grudniu, to od razu zaznaczam, że tutaj pogody są, że tak powiem, do góry nogami. Mówi się, że w Australii dużo rzeczy jest do góry nogami, czyli nasze lato, przepraszam, nasze. Polskie lato to jest australijska zima. Grudzień to jest środek lata w Australii, czyli święta Bożego Narodzenia przypadają w największe upały i tak jak u nas, wyobraźcie sobie, że u nas latem wiele osób bierze urlopy, żeby korzystać z tej pięknej pogody, żeby gdzieś jechać, dzieci mają wolno od wakacji, to właśnie tak jest w grudniu w Australii. Wiele firm w ogóle zamyka swoje biura. Firma mojego męża zamyka na 3 tygodnie swoje drzwi i pracownicy muszą mieć na przymusowy urlop. Dzieciaki mają od początku grudnia do stycznia wakacje, nie mają szkoły. Szkoła tu jest od stycznia do grudnia, jest troszeczkę inaczej niż w Polsce. I właśnie jest gorąco. Jak ja tu przyjechałam ten pierwszy raz i po prostu... Dokładnie pamiętam, jak jeszcze byłam w samolocie, siedziałam na lotnisku, jeszcze nie mogliśmy wyjść z samolotu, opuścić samolotu i mówię, tak mówię, że tak gorąco jest w tej Australii latem, ale patrzyłam przez okno, było jakoś tak szaro-buro, w ogóle tak słońca za bardzo nie było i wyszłam i po prostu jakbym weszła do sauny. Od razu byłam zalana potem, były takie temperatury, to, że nie było słońca, to w ogóle nie było oznaką tego, że jest zimno, bo nie było, bo tak gorąco jak w saunie po prostu. Ja przez ten pierwszy miesiąc, co tutaj byłam na wakacjach, to ja po prostu cały czas chodziłam zalana potem, bo te temperatury wysokie tutaj, w Brisbane jest wysoka wilgotność powietrza, w innych stanach jest na przykład, ciepłe to powietrze, a u nas jest właśnie tak bardziej tropikalnie i jest bardzo wilgotne. Jest po prostu czasami nie do wytrzymania. I zdziwiło mnie to, w jaki sposób Australijczycy obchodzą te święta Bożego Narodzenia. To, że jest inna pora roku, że jest lato, to wiedziałam, ale ja jestem z domu, jakby wyniosłam... Te nasze święta Bożego Narodzenia w domu są takie bardzo rodzinne, zawsze się spotykamy, śpiewamy kolędy, zawsze gotujemy wspólnie, czy siedzimy przy tej choince, a tutaj był zupełny luz. I ja po prostu, dla mnie to był szok. I ja nie mogę powiedzieć, że Australijczycy nie mają swoich obyczajów, bo mają, ale one są zupełnie inne od naszych. I ja po prostu pamiętam Wigilia, pierwsza to była moja pierwsza, mimo że mieszkałam wcześniej w Danii czy w Anglii, to była moja pierwsza Wigilia poza domem i jeszcze tak daleko, gdzie w ogóle wszystko było zupełnie inaczej. Ja się zalałam łzami wtedy
I mówię, no nie przyzwyczaję się do tego, no nie, to nie jest dla mnie, bo już po 11 latach jestem do tego przyzwyczajona i też czuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, nawet w tropikach, ale te pierwsze święta, jak ja zobaczyłam, że Australijczycy praktycznie w ogóle nie gotują, nie przygotowują się do tych świąt, a jak już mają jedzenie, to na zimno, no bo komu się chce gotować w jakichś upałach 30-stopniowych, to ma w sumie sens, jak ja na to teraz patrzę. Oni przeważnie robią na łatwiznę, jak na ciepło, to na grilla. Australijczycy uwielbiają grillować. To coś wrzucą na grilla, żeby nie stać przy tym, nie trzeba tam, nie wiem, mieszać, zaglądać do tego za często. Robią sałatkę potato salad, to jest sałatka po prostu z gotowanych ziemniaków z pokrojoną cebulką. Robią jakieś takie właśnie sałatki na zimno, krewetki, kupują kawał szynki po prostu i tą szynkę jedzą. Nie było jakichś tam śpiewania kolęd, wszyscy byli w klapkach, w strojach kąpielowych, w krótkich spodenkach, z piwem w ręku i siedzieli przy basenie i po prostu to było ich świętowanie. Ja teraz łączę jakby tradycje polskie z australijskimi, mamy Wigilię po polsku i później święta po australijsku i to mi naprawdę już odpowiada, ale no ten pierwszy święta to było dla mnie szok po prostu. Co jeszcze mnie zaskoczyło, mimo że studiowałam w Anglii i ten język angielski miałam opanowany i poznałam kilku Australijczyków mieszkając w Anglii, ale jednak z tym językiem czasami miałam problemy na początku. Przede wszystkim przez to, że Australijczycy są mistrzami w skracaniu słów. Oni po prostu z długiego słowa zrobią krótkie słowo i teraz domyśl się, o czym w ogóle mówią, jeszcze z jakimś akcentem. Na przykład na awokado, oni powiedzą awokado, tylko avar. I tak sobie myślisz, co to jest avo? W ogóle, nie wiem, chyba z 7 literek do 3 skracają. Tworzą jakieś w ogóle słowa, które nie przypominają brzmieniu oryginalnego słowa. W moim przekonaniu Australijczycy są bardzo pozytywni. Są pozytywnie nastawieni na życie, do innych ludzi. I ja, no ja już jestem do tego przyzwyczajona, ale jak, nie chcę porównywać, ale jak lecę do Polski, to wydaje mi się, że ludzie się mało uśmiechają. Ja nie wiem, czy to jest przez to, że tu mamy więcej słońca, to słońce częściej świeci, ale ja na przykład lubię, jak tutaj idę do sklepu i kasjerka kasuje moje produkty i mówi, cześć, jak ci mija dzień, co słychać? I ja wiem, że może te jej pytania, może jej naprawdę to nie obchodzi, jak ja się czuję. Ja też jej nie będę mówić, słuchaj, nie wiem, mam dzisiaj problem czy coś. Zazwyczaj to jest taka gadka, szmatka. A dobrze, co u ciebie? Ale to jest coś takiego, nawiązujemy ten kontakt wzrokowy, rozmowę i nie stoimy tak, ja się nie patrzę gdzieś, nie wiem, gdzieś po sufitach, po ścianach, ona mnie skanuje, po prostu zagadujemy do siebie i z uśmiechem później na koniec mówi miłego dnia, do zobaczenia, ja jej to samo mówię i mi się to podoba. Czy na przykład jak dzwonię do banku, do urzędu, to z drugiej słuchawki właśnie pracownik mówi cześć, z tej strony Simon, jak ci mogę dzisiaj pomóc? W Australii, tak jak w przypadku innych krajów anglojęzycznych, nie ma czegoś takiego, proszę pani, proszę pana, jest, mówi się you, na ty po prostu. I tak jak u mnie w pracy, nieważne, czy ktoś jest młodszy, starszy, czy ktoś jest szefem, czy ktoś jest zwykłym, nie wiem, administratorem, każdy jesteśmy na tym samym szczeblu, jeżeli chodzi o zwracanie się do siebie. Każdy jest ty. Ja na przykład, jak chodziłam na studia tutaj, to do swoich profesorów tak samo mówiłam na ty, po imieniu mówiłam. I to od razu mi się wydaje burzy taką jakąś granicę, że ja jestem lepsza, jestem na wyższym poziomie. I to mówienie na ty zaznaczam, nie oznacza braku szacunku do osoby starszej na przykład, czy do, nie wiem, profesora, jeżeli ja jestem studentem. Wydaje mi się, że to jest właśnie wzajemny szacunek, że to, że ja jestem starszy,
To nie znaczy, że ja jestem od razu lepszy. To mi się tutaj właśnie bardzo podoba. I właśnie tak samo jak dzwonię do tych urzędów, ktoś mówi, cześć, jestem Simon, jak mogę ci pomóc? Mówię, cześć, ja jestem Karolina, słuchaj, mam taki i taki problem. I jakbym rozmawiał już z kumplem i mi się wydaje, że jak ja rozmawiam z kumplami, to oni są bardziej skłonni mi wtedy pomóc. To mi się tutaj podoba. Ludzie się uśmiechają. Jak mi to się podoba właśnie, jak gdzieś się idzie i ci ludzie się uśmiechają. I to oczywiście to nie są wszyscy. Nie można uogólniać, że wszyscy Australijczycy. Trzeba pamiętać, że Australia jest wielokulturowa, że mieszka tu mnóstwo osób po prostu z całego świata. W Australii, mieszkańcy Australii posługują się ponad 200 językami. Jest po prostu taka bardzo multikulti i mi się wydaje, że ta uprzejmość, no to się miesza, że to nie są tylko Australijczycy, tylko mieszkańcy Australii. I co mi tu się jeszcze podoba? Aktywni seniorzy. Bardzo mi się podoba, jak kurczę, widać tych seniorów na ulicach, widać ich w parkach, jak spacerują. Kilka tygodni temu u mnie przed domem mam taki burz, 12 samochodów. I mówię, jejku, 12, co tutaj chodzi? Przecież tu nigdy tak nie ma ludzi. I wychodzą jeden po drugim ludzie 60-70 lat z pieskami. I po prostu sobie szli na spacer po tym buszu. Co mnie jeszcze zdziwiło, na przykład jak tutaj się chodzi na imprezy do Australijczyków, to każdy przynosi swoje rzeczy w zasadzie, swoje napoje, swoje trunki. Jak Polacy robią imprezy, to my wiadomo, stół pełen jedzenia, sałatki od kilku dni przygotowujemy, ciasta, nie wiadomo co. Kupujemy, no nie wiem, czy to jakieś trunki. Gość przychodzi, jak są nasze urodziny, przynosi nam prezent, a my po prostu mamy sobie to zastawione, prawda? A w Australii, nie dość, że nie przyniosą ci prezentu, nie ma takiego zwyczaju, że przyniosą ci prezent, to jeszcze przynoszą swoje trunki i jeszcze przynoszą je w takich przenośnych lodóweczkach, to się nazywa eski, albo takie torby po prostu takie, nie wiem, to co chłodne, nie wiem jak to się nazywa. I czasami jest tak, bo Australijczycy często robią właśnie te barbecue, czyli tego grilla. I często jest tak, że jeszcze jak gdzieś idą, to swoje krzesło przynoszą kempingowe. Kemping w Australii jest bardzo popularny. Wiele osób tutaj bierze na kempingi i właśnie jak kogoś zapraszasz dużo ludzi, jak jest piękna pogoda, to się siedzi w ogrodzie, wiadomo, no nikt nie ma 20 krzeseł ogrodowych. To nie dość, że każdy przynosi swoje właśnie jakieś trunki w lodówce, to jeszcze swoje krzesło kempingowe. Także to mnie tutaj zdziwiło. My za każdym razem, jak gdzieś idziemy, niesiemy prezent, no bo tak, no nie wiem, nauczony jestem z Polski i właśnie wszyscy znajomi mówią, a bo wy z Polski, to wy zawsze prezenty przynosicie. Ale jeżeli jesteśmy na przykład, gdzieś idziemy na imprezę do osób, no do innych Polaków, to wiadomo, każdy sobie przynosi prezent. Ale Australijczycy to tak właśnie, no nie za bardzo. I jeszcze co tu mnie pozytywnie zaskoczyło, to jest obecność Polonii w Australii, że tą Polonię naprawdę tutaj widać. Widać i słychać. Jak mieszkałam przez 3 lata w Anglii, to nie wiem, wydawało mi się, że ci Polacy jakoś tak się, nie to, że chowali się od siebie, ale że no nie chcieli mieć styczności z innymi Polakami. Tutaj tego nie ma, mi się wydaje. Tutaj działają polscy harcerze, działają polskie szkoły, działają kluby kombatantów polskich, są polskie kluby, polskie restauracje, gdzie odbywają się różne dyskoteki, spotkania autorskie, gdzie odbywają się jakieś kabarety, przyjeżdża polski market, gdzie można, taki ryneczek, gdzie można kupić polskie produkty, są zespoły taneczne. Ja przez kilka lat tańczyłam w takim zespole tanecznym Wisła. I ci Polacy, w ogóle to mnie zdziwiło, że ci Polacy, którzy działają w takich organizacjach polskich, często na przykład nigdy nie byli w Polsce, ale rodzice urodzili się w Polsce albo przyjechali tutaj, jak byli mali i chcą kontynuować te tradycje polskie. To mi się naprawdę tak tutaj podoba w tych Polakach, no że jakby no,
no nie mogę mówić za wszystkich, prawda? Ale te organizacje są i na przykład są msze prowadzone w języku polskim i nawet w Brisbane tutaj są komunie, się odbywają chrzty, śluby w języku polskim. Także no ten polski widać i słychać. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. To są dwie zupełnie inne kuchnie. Także nie powiem, która jest lepsza, która jest gorsza. Powiem tak, polska kuchnia ma o niebo lepsze wypieki, o niebo lepsze chleby, ciasta i po prostu surówek mamy 1000 różnych, pysznych. W Australii tego nie ma. Te chleby są, chleby tostowe tutaj przeważają. Można kupić inne chleby, ale to nie jest to samo. Te ciasta moim zdaniem też tutaj nie są takie dobre jak w Polsce. Jak się idzie do polskiej piekarni, to po prostu te zapachy się mieszają i po prostu człowiek nie wie, co wybrać. Ja jak jadę do Polski, to zawsze przytyję z 5 kilo, po prostu codziennie pyszne pączki, dobry chleb, jak nic z ciasta. Właśnie za tym też tęsknię. To też mogę wymienić. Natomiast kuchnia australijska, o ile możemy o takiej mówić, jest bardzo oparta na wpływach angielskich. Ale też trzeba zauważyć, jak wcześniej mówiłam, Australia jest wielokulturowa i te kuchnie z całego świata mieszają się i jest tutaj ich po prostu cały ogrom. Wspominałam wcześniej, że jest na przykład polska restauracja, to się nazywa tak zwany klub, to jest Polish Club, ale są tak zwane kluby niemieckie, te kluby, czyli restauracje, kluby duńskie, kluby jakieś serbskie, jest no po prostu pełno restauracji azjatyckich, z Ameryki Południowej, amerykańska kuchnia i to po prostu wszystko jakby się miesza. I fajne jest to, że to jest takie dostępne dla każdego, że to nie są drogie restauracje, że na przykład takiej sushi można zjeść za 2 dolary, 2-3 dolary, można iść i rolkę sushi taką sporą sobie zjeść na mieście. I ceny w restauracjach, w tych klubach też są właśnie przystępne. Ale jeżeli chodzi o kuchnię australijską, no nie powiedziałabym, że jest lepsza od polskiej, jest na pewno inna. Nie chcę porównywać, jest inna, dobra, ja na przykład Australijczycy uwielbiają wychodzić na śniadania, co pamiętam, jak ja tu przyjechałam jeszcze ileś lat temu, w Polsce nie było popularne. Tutaj natomiast kolejki, żeby dostać stolik w knajpce na śniadanie, to trzeba się ustawiać i kelner podchodzi i nam pokazuje stolik. Moje ulubione do dzisiaj to jest tost z awokado z jajkiem. To jest takie, mi się wydaje, typowo australijskie. Jest taka pasta Vegemite, która konsystencją oraz kolorem przypomina Nutellę. I właśnie kiedyś tak mnie znajomi wyrobili, mówię, spróbuj, to jest, wygląda jak Nutella, spróbowałam, to jest zrobione na drożdżach, jest słone, ja po prostu tego nie lubię, to ma naprawdę specyficzny smak, ale jest, Australijczycy tym się zajadają, mój mały to po prostu potrafi łyżką to sobie wyjadać, no jak Nutellę po prostu ze słoika, bo on od urodzenia to zna, to jest po prostu jego smak. Ale ja do tego nie podejdę i to właśnie smarują sobie na kanapki. To jest taki australijski smak, do którego ja chyba się nigdy jednak nie przekonam. No to tak jak już właśnie wspomniałem, ludzie, ja i to jest oczywiście moja opinia subiektywna, ale ja tutaj się czuję dobrze, naprawdę dobrze. I zdarza się, że oczywiście wszędzie zdarzają się jacyś niemili ludzie, ale no jednak większość moim zdaniem to są naprawdę tacy przyjaźni, uśmiechnięci ludzie. Pogoda jest na plus i też nie mogę mówić o pogodzie w całej Australii, bo na przykład im bliżej południa to jest chłodniej, im bliżej północy to jest cieplej. My jesteśmy na wschodnim wybrzeżu, tak mniej więcej w połowie, to jest klimat subtropikalny.
Czyli mamy zimę, jest, potrafi być zimno, spaść temperatura, ale w ciągu dnia jest przyjemnie, bo jest przeważnie nawet zimą w ciągu dnia powyżej 15 stopni. Także nie jest źle. Przyroda, bardzo mi się podoba tutejsza przyroda. I tak jak niektórzy mówią, tak, pająki, węże i nie wiem co jeszcze. I tak, mamy jaszczurki, małe gekony, które nam biegają po domu i przez pierwszy wyjazd, pierwszą moją wakację, ja z piskiem po prostu z miotłą ganiałam te jaszczurki. Mój mąż mówi, co ty robisz, dziewczyno, one są dobre, one pająki jedzą. Teraz to te gekony, na te gekony nawet nie zwracam uwagi. Pająki, mieliśmy kilka pająków w domu, ale kilka dni temu robiliśmy właśnie pest control, to jest odrobaczanie domu raz na rok. My robimy raz na rok, przychodzi specjalna ekipa i tam chodzi i sprayem psika wszędzie po całym domu. Ale tu jest po prostu piękna przyroda, jest zróżnicowana. Nie wiem, czy wspominałam, Australia jest 25 razy większa od Polski, także gdzie się nie pojedzie, to jest po prostu coś innego. Pojedzie się na południe do Tasmanii i tu można zjeżdżać na nartach po śniegu. Później gdzieś jakieś piękne rajskie plaże, są jakieś góry, chociaż niektórzy mówią, że góry w porównaniu z tym, co jest w Europie, to tutaj po prostu jakby nie było gór w ogóle. Ale ta przestrzeń jeszcze jest, bardzo mi się podoba i jest czysto. Moim zdaniem jest tutaj czysto. Miasta są czyste i miasta są dla mieszkańców. O co chodzi? Jest bardzo dużo parków w miastach i ludzie korzystają z tych parków. Siadają na trawnik, robią sobie piknik, spotykają się ze znajomymi na lunch, w przerwie w pracy wychodzą sobie na kawkę i siedzą w tych parkach, jedzą swoje lunche. Mamy dużo darmowych barbecue, czyli to te grille, poustawione grille w parkach, przychodzi się, naciska guzik, robi się te właśnie kiełbaski czy coś. Każdy po sobie sprząta, większość osób po sobie sprząta. Mi się jeszcze nie zdarzyło, że ja bym po prostu poszła i musiała użyć brudnego grilla. Za każdym razem naprawdę te grille były czyste. Jest dużo zajęć darmowych dla dzieci. Są zajęcia w bibliotekach, to są tak zwane group time albo story time. Do biblioteki się idzie, siedzi pani albo kilka pań, to są przeważnie panie, ale oczywiście osoby, nie powinnam uogólniać. Uogólniać, już mi się myli ten język. I czyta książeczki, są jakieś zajęcia, zabawy, mają jakieś papety. Takie zajęcia są darmowe, czy dla maluszków są darmowe zajęcia pływania na basenie do jakiegoś wieku. I czasami jest tak, że na przykład tylko 10 zajęć jest darmowych i później po prostu trzeba płacić. No ale 10 zajęć to też przecież nie jest źle. Są darmowe zajęcia na mieście, aerobik, fitness jakiś. Są darmowe zajęcia z zumby, w których brałam udział wiele razy i po prostu jak tam próbowałam się ruszać, mówię, ojejku, żeby tylko mnie nikt nie zauważył, jak nieudolnie tańczę tutaj. W Brisbane mamy basen, właśnie wcześniej wspominałam, publiczny i takie baseny są w wielu miastach, na przykład w Cairns są, jest tutaj niedaleko w Redcliffe, to są takie baseny strzeżone. I my tutaj mamy zajęcia z wodnego aerobiku też darmowe. Także mi się wydaje, że miasta dbają o swoich mieszkańców, zachęcają, żeby wyszli z domu, żeby spędzali ten czas na dworze. I mi to się bardzo naprawdę podoba. Ja mówię, że miasta w Australii są właśnie dla mieszkańców. Uważam, że każdy, kto planuje przyjechać do Australii, nie powinien za dużo planować, powinien przemyśleć to planowanie. Czasami prowadzę bloga i czasami przed pandemią dostawałam wiadomości od podróżników z Polski, którzy w przeciągu 2 tygodni chcieli po prostu zacząć wszystko.
tego się nie da po prostu zrobić, bo myślę, że do tej pory ludzie sobie nie zdają sprawy, jak wielka jest ta Australia i jakie wielkie są odległości. Także no, w przeciągu dwa tygodnie mi się wydaje, że na Australii to jest poza tym mało, jak już lecimy taki kawał świata. No ale wiadomo, nie każdy może mieć dłuższy urlop. Ale no, nie można zobaczyć wszystkich miast, plus Uluru, rafy koralowej i jeszcze jakichś innych atrakcji. To naprawdę warto trochę poczytać, zobaczyć, jakie to są odległości, bo czasami może być tak, że jeden dzień czy pół dnia zmarniemy po prostu na lotniskach, przemieszczając się z punktu A do B. Ja bym naprawdę polecała dostać się do jakiegoś głównego miasta, bo miasta, ładne są miasta australijskie, ale miasta jak miasta. Mi się wydaje, że wiele z tych australijskich miast, centrum to wygląda naprawdę bardzo podobnie. Ja bym po prostu radziła wyruszyć poza miasto i zobaczyć, co do zaoferowania ma ta Australia jakby pozamiejska, bo jest pełno pięknych terenów. No miasto możemy zobaczyć wszędzie, tak? A skaczące kangury gdzieś tam na polu, no to zobaczymy już tylko w Australii. Także myślę, że warto. Ja naprawdę bym polecała komuś, kto jak już otworzą granice, bo Australia ma ciągle zamknięte granice, wynająć samochód i podróżować z samochodem. I można na przykład wtedy od miasta, nie wiem, od Sydney do Brisbane po drodze zatrzymać się w kilku mniejszych miejscowościach nad oceanem i poczuć ten australijski luz właśnie, jak ludzie chodzą na ten ocean, kawę piją, australijczycy uwielbiają kawkę i to jest naprawdę dobra kawa, także polecam koszą kawy, po prostu poczuć ten australijski luz, a nie jak najwięcej zobaczyć w przeciągu tych kilku tygodni. Tak jak wspominałam, piszę bloga Moja Australia i Świat od kilku lat i w tym roku wydałam swoją debiutancką książkę Droga do mojej Australii. Książkę można kupić u mnie na blogu, na stronie www.mojaaustralia.com. Książka opisuje właśnie moją podróż do Australii, moją drogę do Australii, jak sugeruje tytuł. Zawiera wiele ciekawostek o Australii, opisy miejsc, w których byłam, życie, także zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany Australią.